Na zegarze 12 minuty po godzinie 10 ze mną w studiu pan Benedykt Juliusz Polański, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii w Nysączu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą formacja Nieżywych Schabów śpiewała, ludzie są fajni, a jeśli chodzi o kulturę, jak to by, jeżeli by zapytali, fajnie będzie. Co w ogóle, co w ogóle panie dyrektorze się działo po tym uwolnieniu nas z tych okowów pewnych obostrzeń? No, zachłysnęliśmy się wolnością, gdyż nie wiadomo, jak długo tej wolności nam e, starczy. I przede wszystkim za, zaspokoiliśmy myślę oczekiwania i pragnienia e, najmłodszej widowni, czyli dzieciaków w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, gdyż to, co wykonywaliśmy w trakcie pandemii, oczywiście w jakimś tam szarpanym systemie e, onlineowych prób i, i jak czasami opatrzność i ustawodawca pozwolili również m, na miejscu w Moku. My produkowaliśmy e, dwa fantastyczne spektakle. Już mamy obie premiery za sobą: to jest Mała Syrenka w Gości Stobierskiej i e, Teatralek rozpoczął swoją działalność premierą Kota w Butach, e, również w reżyserii e, Małgosi Stobierskiej oraz Franka Palki. Mhm. Także e, myślę, że bardzo ciepły odbiór, publiczność bawiła się doskonale. Myślę, że nawet czasami wydawało mi się, że dorośli na tych bajkach bawią się lepiej niż e, dzieci. Feria barw, naprawdę e, fantastyczna muzyka, fantastyczne stroje kolorowe. E, muszę powiedzieć tutaj i oddać hołd naszym paniom z garderoby Izabela Wiatrak i e, Katarzyna Sikora. No, wykonały tytaniczną pracę naprawdę na światowym poziomie. Jeżeli państwo wejdziecie na stronę MOKU, u tudzież na fanpage Miejskiego Ośrodka Kultury, to naprawdę można zobaczyć próbkę tego. Co na żywo, co niektórzy mogli obejrzeć, czyli fantastyczne, barwne, niesamowicie plastyczne stroje, to daje rewelacyjne, jeżeli chodzi o oglądalność i tak naprawdę odbiór wyniki. Także całkiem nieźle. No, ten festiwal dziecięcy kulturalny stał się taką troszeczkę autonomiczną imprezą, gdyż wcześniej był doklejką do jesiennego festiwalu teatralnego. Trzy dni na końcu takiego festiwalu zawsze odbywały się e, wydarzenia poświęcone e, najmłodszym i odbiorcom. Natomiast w tej chwili stwierdziliśmy, że musimy to wyodrębnić jako pełnoprawny festiwal kulturalny no i stąd e, to zaspokojenie najmłodszych e, odbiorców. Natomiast z racji tego, że mamy znowu e, małą prolongatę tej wolności, to w 20-26 marca będzie e, festiwal troszeczkę w drugiej turze i tu mamy e, Alicję w Krainie Czarów oraz piękną Ibesię dla troszeczkę starszej widowni. Rozumiem, młodych, małych mamy zaspokojonych, jeśli chodzi o kulturę. Patrząc za okno, panie dyrektorze, wiosna. Czy wiosna i marzec, który się zbliża, będzie gorącym w sądeckiej kulturze? Gorący był do tej pory, <laughs> dlatego że e, otworzyliśmy też taki cykl e, Mogan Plakt, Koncertów, koncertów w takim klimacie bardzo klubowo-kawiernianym, troszeczkę moderowanych, nie ukrywam, przez prowadzących. E, rewelacyjni, że to powiem wy, wykonawcy się już pojawili, bo i Gosia Sara tam była i nasz Michał Skoczyń zaprezentował fantastyczny repertuar walentynkowy. Mieliśmy kwartet smyczkowy. Kwartet smyczkowy w ogóle zagrał u nas jeszcze raz, gdyż to była wersja online i chcieliśmy tak naprawdę dać troszeczkę tej muzyki ludziom, ale jak się okazało, że możemy to na żywo, no więc e, chcemy, żeby również kwartet smyczkowy miał takie same szanse, jak ci, którzy po tym odblokowaniu zagrali przy e, pełnej widowni. Bardzo duże zainteresowanie. W ogóle druga taka warstwa ukryta pod tym cyklem Mogan Plague to jest taka, że chcemy promować sądeckich artystów. I się okazuje, że jest bardzo dużo osób, które grają, komponują, tworzą, śpiewają i tak naprawdę nie mają przestrzeni. Gdzie mogą żeby się pokazać. Stąd. tak, Żeby się pokazać. No bo wiadomo, że koszty są e, wszędzie. Czasami ci ludzie robią to wszystko non-profit i nie jest to jakaś ich główna, e, główna rola życiowa i, i, i starają się e, podzielić z nami tym, co im w duszy gra i stwarza im taką przestrzeń. W związku z tym, ten Mog Unplugged. On w założeniu ma być od późnej jesieni, gdy już trochę melancholia nas dopada, żeby temu zapobiec. I do m, wiosny, do 21 marca. To będzie ostatni koncert, który myślę zamknie ten cykl. Mam nadzieję, że 21 marca to również będzie możliwość zagrania przy pełnej publiczności. Co jeszcze, bo widzę patrząc właśnie na stronę Małopolskiego, przepraszam, Miejskiego Ośrodka Kultury, taki zatrważający tytuł Oddam żonę w dobre ręce. Nie wiem czy się cieszyć, czy to raczej dla niektórych mężczyzn grozą pachnie. Nie wiem, bo nie oglądałem może to taki samouczek, nie wiem, to zobaczymy, bo to wszystko się okaże, ale wątpię, żeby autor w jakikolwiek sposób na pewno ma dobre intencje. Tak, w konkluzji tego spektaklu płci Pięknej. Ten tytuł pojawił się troszeczkę tak z kapelusza, ponieważ COVID znowu dał się wyznaki. Mieliśmy zaplanowany na ten termin Shirley Valentine w wykonaniu Teatru Żelaznego z Katowic. To jest teatr to był spektakl jednego aktora, a właściwie aktorki No i okazało się, że wczoraj wieczorową porą Dostałem wiadomość, że mamy COVID potwierdzony W związku z tym kwarantana W związku z tym nie możemy dotrzymać tego spektaklu Ale Teatr Żelazny stanął na wysokości zadania I w ramach ekspiacji Za, za tą całą sytuację Która oczywiście nie jest niczyją winą Tylko z biegiem okoliczności Stwierdził, że odda nam W to samo miejsce, w te same godziny O i najważniejszy w ten sam budżet do dyspozycji e, bardzo obiecujący tytuł Oddam żonę w dobre ręce. To jest e, spektakl, który przygotowaliśmy w takim cyklu Triduum ku czci Dnia Kobiet. Mianowicie e, mamy w tym cyklu dwa spektakle. Godzina 16.00, 19.30 e, właśnie wspomniane Oddam żonę w dobre ręce. Oczywiście również w wykonaniu Teatru Żelaznego z Katowic. Później mamy Mateusza Ziółko o 18.00 i o 20.00. Mm -hmm. Kolejnego dnia. Na 18 nie ma już niestety biletów, ale o, na 20 jeszcze możemy zakupić. Ja przypominam tylko, że e, MOK już nie jest wykluczony informatycznie więc naprawdę e, wejście na stronę mog.nowysac.pl w zakładkę repertura powoduje, że możemy kupić bilet online. Możemy go wydrukować, oczywiście, w formie PDF-u i tradycyjnie papierowo, ale również mamy czytniki umożliwiające Weryfikację tych biletów na smartfonach, tabletach, jakkolwiek sobie życzymy. Tak więc, zapraszam do odwiedzenia naszej strony i zakupu biletu na Mateusza Ziółkę na godzinę 20:00. Jeszcze pół sali mniej więcej jest dostępne, ale i czasu sporo, więc myślę, że każdy chętnie sobie jest w stanie ten bilet e, zakupić. No i oczywiście, żeby było coś dla ciała, ducha, to e, mamy również wernisaż pani dr Jolanty Bulzak. Okazuje się, że mamy sądeckich artystów, malarzy, którzy hm, właściwie w formie mhm. hobby, pasji wykonują poza swoją pracą zawodową e, różne ciekawe działania artystyczne i pani Jolanta pięknie maluje e, obrazy technikami różnymi, inspirowane tym co nas otacza, czyli naszymi pejzażami, ale nie tylko. Obrazy już wiszą w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury i dnia 8 marca odbędzie się wernisaż poświęcony właśnie pani dr Bulzak. Jeśli chodzi o wiosnę, no pięknie nam się zapowiada teraźniejszy rok, a jeszcze tak chciałbym od pana usłyszeć na temat Parku Strzeleckiego, jaką pan ma wizję w tym roku w związku z parkiem? Moja wizja to, chciałbym żeby to była moja wizja, hmm. ale muszę ją uwspólnić ze wszystkimi beneficjentami, bo Park Strzelecki tak naprawdę jest projektem, który jest takim punktem zwornikowym interesów wielu instytucji kultury, m.in. innymi. Sokoła, miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli tych użytkowników jest sporo no i przede wszystkim ma służyć interesom społecznym miasta i okolicy. Nie wiem dokładnie, gdyż nie jest to temat, jakby, którym się bezpośrednio interesuje, jeżeli chodzi o kwestię harmonogramu prac budowlanych, kiedy tak naprawdę nastąpi otwarcie. Wspomina się coś o przełomie kwietnia, maja, myślę, że to jest realny termin. No, na pewno e, potencjał tego miejsca w postaci 3000 miejsc e, siedzących powoduje, że e, no, możemy sobie tutaj naszą fantazję e, realizować, jeżeli chodzi o koncerty, i tak naprawdę dla mnie to jest o tyle ważne, że e, stanowimy już w tym momencie naprawdę e, prawdziwą konkurencję dla. M, takich miejsc jak Kraków czy Rzeszów, mhm. gdzie. Bo obiekt jest pokaźny. Jest obiekt pokaźny. I tak naprawdę myślę, że zaspokoi e, oczekiwania oczywiście, jeżeli te repertor będzie odpowiednio dobrany wszystkich, którzy gdzieś kiedyś jeździli do, do Krakowa czy, czy do powiedzmy takich miast, e, centrów kultury no, ze względu po prostu infrastruktury, która no, nie, nie była w stanie pomieścić tych kilkuset osób. Pamiętajmy, że MOG ma około 300 miejsc, PWZ podobna ilość, i cały czas był. Niedosyt, a w tym momencie te 3000 miejsc, myślę, że każdy chętny jest w stanie skorzystać z tej oferty. Myślę, że cały czas w tej chwili pracujemy zresztą nad programem, staramy się jakoś to ułożyć w harmonogramie roku. Przypomnijmy też o tym, że jest to amfiteatr typu otwartego, w związku z tym. Jego dostępność i wykorzystanie musi się odbywać w tym takim zakresie, temperatur, które jesteśmy w stanie znieść siedząc godzinę, dwie czy trzy w trakcie trwania jakiegoś występu. No, niestety, dość duży kawałek kalendarza, listopad, podejrzewam do marca, zawsze będzie z tego wyłączony. Ale jeżeli mówimy oczywiście o samym amfiteatrze, bo cała ta okolica, otoczenie. Pozwala realizować różne działania rekreacyjne, to też jest niewątpliwy atut tego miejsca. Oby wszystkie te plany, panie dyrektorzy się ziściły. Mam nadzieję, że pandemia nam zejdzie ze sceny, czego sobie życzymy. Tak, mamy nadzieję, że pandemia zejdzie ze sceny i już na nią nigdy nie wkroczy. Życzę sobie tego, życzę tego wszystkim Państwu, e, abyśmy wrócili do normalności, by, bo widzimy jednak mimo wszystko taką z jednej strony dużą. Chęć uczestniczenia w tych naszych działaniach, które przygotowujemy, ale i też sporą rezerwę e, utrwaloną, tak naprawdę tą atmosferą grozy, którą cały czas się gdzieś wokół rozsiewa. Miejmy nadzieję, że wszystko minie. Dokładnie. Moim i Państwa gościem był dyrektor Benedykt Juliusz Polański, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii w Nym Sączu. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.